Cześć wszystkim. Dzisiaj jestem na plantacji pomidora gruntowego w Czeluścinie. Odmiana Albarossa, wysadzana na miejsce stałe 29 kwietnia. Dzisiaj mamy 1 czerwca, czyli miesiąc od wysadzenia roślin na miejsce stałe. Jesteśmy akurat w momencie, w którym pomidor zaczyna wiązać drugie grono. Jak możecie zaobserwować, jest lekka fitotoksyczność tutaj w rejonach stożków wzrostu, wynikająca z potraktowania tutaj pola herbicydem, także to można na pewno zaobserwować. Oprócz tego na pewno warto zwrócić uwagę, że rośliny są bardzo zaawansowane we wzroście, patrząc w porównaniu do innych roślin na innych plantacjach. Wiadomo, że w tym momencie przede wszystkim doskwierają nam chłodne noce i duża amplituda temperatur. Natomiast tutaj, jak widać, ten pomidor radzi sobie dobrze. Także po lewej stronie możecie zaobserwować, dzisiaj była rozkładana linia kroplująca po to, żeby też oprócz wody dostarczać składniki pokarmowe tym pomidorom. Także tak wygląda plantacja. Na tą chwilę, mówię, nie ma większych problemów. Pierwsze były z chwastami, gdzie niegdzie pojawia się stonka, natomiast plantacja pomidora w tym rejonie, na tym polu, jest na poziomie zadowalającym.